Wykorzystaj poniższe połówki kół i zrób z nich koło. Jeżeli weźmiemy dwie połówki koła i złożymy je w całość i zrobimy to w prawidłowy sposób i dokładnie, to otrzymamy pełne koło. Jak to zrobić? Ten pierwszy przypadek to nie są połówki. Każda z tych dwóch figur to jedna trzecia koła, a poza tym nie tworzą razem pełnego koła. Tutaj mamy dwie połówki koła, ale chyba nie zostały złożone zbyt poprawnie figura która powstała w ten sposób zupełnie nie przypomina koła tutaj też mamy dwie połówki koła ale tym razem zostały one złożone prawidłowo pasują do siebie i razem tworzą pełne koło tę odpowiedź wybieramy prawidłowa odpowiedź no to jedziemy dalej z kolejnymi figurami z poniższych małych trójkątów ułóż większy trójkąt tutaj wykorzystano obydwa trójkąty ale ułożono z nich nie trójkąt, tylko równoległobok, albo ogólniej czworokąt. Tutaj mamy figurę złożoną z dwóch trójkątów, i po złożeniu powstał z nich również trójkąt. Ta figura ma trzy boki: jeden, drugi, trzeci, zaznaczamy jako prawidłową odpowiedź. Tutaj z dwóch trójkątów ktoś złożył kwadrat, ale my nie chcemy kwadratu, tylko duży trójkąt, więc wybieramy środkową odpowiedź. Następne. Z poniższych połówek koła ułóż pełne koło. Tutaj połówki nie spotkały się średnicami. To nie jest koło. To ewentualnie mogą być dwa uśmieszki albo coś w ten deseń: dwa kawałki arbuza barwione na różne kolory. To jest koło. Dwie połówki koła zostały przyłożone do siebie tak, że razem tworzą koło. A tutaj w ogóle nie zostały przyłożone. Leżą obok siebie. Znowu wybieramy odpowiedź środkową. Poukładaj te dwa małe prostokąty tak, żeby ułożyć z nich duży prostokąt. W pierwszym przypadku nie zostały ułożone w linii, tak, żeby wspólnie tworzyły jeden prostokąt. Tutaj zostały dobrze ułożone i tworzą wspólnie jeden większy prostokąt. Ta cała figura ma jeden, dwa, trzy, cztery boki. No to klikamy tę odpowiedź. Ten tutaj w ogóle nie wygląda jak prostokąt, to raczej jest jakiś L-lokąt. Tego nie klikniemy. Prawidłowa odpowiedź.